prawie się dźwignął, nie? Tak fajnie gro. No i czas i pora przyszła już teraz, co by powitać naszych szlagierowych gości w tym szlagierowym studiu. Zapowiadani są już razem z nami. Ten hop z gitarą, od niego zaczniemy, chociaż powinniśmy zacząć od kobiety, ale zaczniemy od niego. Janusz Drewniok, tak, Johnny, tak go dają w bełku na niego. Wszystkie niewiasty ponoć też. Tak, jest Marcin Janota, jest Michalina Starosta. Dzień dobry. A on gro i grać będzie. Słuchajcie, u was tak, debiut projektu 2022 roku, teledysk roku, wykonawca roku, czyli prawie wszystko, co było do wygrania, to żeście zgarnęli. To teraz pozostaje inne pytanie. Co dali? Przede wszystkim dziękujemy. Bo to bardzo duże wyróżnienie i chyba pierwsza taka nagroda, która wywołała we mnie tak duże emocje. I powiem ci szczerze, że nie wiem, co dalej. Nie, to jest jakoś perspektywa, nie? To jest jakoś perspektywa, patrząc na to, że mamy marzec, to jest perspektywa, że jest dobrze w nowym roku. Są plany, widzę. Jest bardzo dobrze, bym wręcz powiedziała, bo to, że dostaliśmy te nagrody, to jest taki bardzo duży motor napędowy do tego, żeby robić dalej jeszcze lepiej. Dobra, to o te robić dalej i jeszcze lepiej za chwilę zapytamy. Proszę bardzo, zdobywcy wszystkiego, co prawie dało się zdobyć podczas ostatniego podsumowania, są razem ze mną w studiu i tak se klachomy. Michalina Starosta zapytano o to, co dali, jak prawdziwa kobieta. Z planami na przyszłość odpowiada, nie wiem. Okej, okay, to może Jasiu, ty udzielisz jakiejś takiej trafniejszej odpowiedzi, bo ty tworzysz muzykę. Jak ty z tej twojej perspektywy, jak na to wszystko patrzysz, jak patrzysz też na takie wyróżnienie? Do mnie to jest dopiero zaskoczenie, bo ja z tej trójki byłem na nie. I to jest niestety prawda. Ale w jakim sensie na nie? Że... W takim sensie na nie, że, no, że jemu się nie podobała ta piosenka. Nie podobał mu się ten cover i tak trochę go zmusiłam do tego, żeby go zrobił. To znaczy się nie, no, bardzo długo rzek się opierał, bo no, jakoś mi to pewnie nie pójdzie. Mnie tak za coverami nie przepadną, nie? No ale no, tak wyszło. Zadzwonił, że w końcu do Marcina, no i... I poszło. No i efekt jest. Zaskoczenie jest wielkie. No bardzo. Czyli teraz musisz się już dać przekonywać częściej po prostu. Nie, nie, nie byda się to przekonywać, bo ja też jest taki, że się nie dum. Widać właśnie było. No, w każdym razie nie tak lekko. Ze mną trzeba trochę pochodzić. Ja tego nie zrobię. Nie, tylko ty. Dobrze, to my się już po leku z Jasiem na taki szpacer wybierzemy, bo może coś innego się stworzy przy okazji i za chwilę wracamy do studia. Dobrze, kobieta już miała głos, Jasiu z tej strony, tak, człowieka, który tworzy muzykę, też miał głos, to teraz Marcin ze strony prezentera radiowego. Jak to jest? No bo po części jako radiowiec też masz trochę związane ręce, jak chodzi o całą ta sytuacja muzyczną, grania tego wszystkiego. Jak ty to widzisz? Znaczy powiem tak, nie nadużywam tego absolutnie, jeśli chodzi o antenę radiową, czyli ta piosenka to nie jest piosenka, która jest emitowana co godzinę na antenie. Myślę, że nie chcemy tego nadużywać absolutnie. Natomiast no, jest to ogólnie. Czyli w radiu na F tego nie robicie. Nie, w radiu na F tego nie robimy. Natomiast przyznam, że odbiór tej piosenki jest bardzo pozytywny i co mnie akurat zdziwiło, że w programach z piosenkami na życzenie sporo osób już teraz dzwoni i na przykład pisze, aby tą piosenkę zagrać specjalnie dla nich z dedykacją. Więc to jest jakiś taki chyba obraz tego, że ta piosenka spodobała się, wpadła w ucho i nie musimy tego nadużywać w radiu, bo tak naprawdę słuchacze sami chcą, aby ta piosenka była emitowana. Powiedz mi Marcin, bo jeżeli chodzi o szlagierowy temat i szlagierowy rynek, to jest żeś uważany za jednego ze znawców tego gatunku i człowieka, który się w tym gatunku obracał. Czułeś, że może z tego być taka piosenka, taki hit, który przypadnie ludziom do gustu?
To znaczy, jeśli chodzi o sam szlagier, to trudno to powiedzieć, bo to nie jest do końca szlagier. To jest piosenka jednak nie szlagierowa i my trochę się baliśmy, że jednak powiedzmy w tym świecie szlagierowym gdzieś tam zniknie. Ale jak się okazało, udało się, że tak się nie stało, więc trudno mi jest powiedzieć. Szlagiery też się zmieniają, ale trochę jakby idą do przodu, mnie się wydaje. Może my też jakąś taką malutką jakąś drogę wyznaczamy tą piosenką, że można ten inaczej delikatnie zmienić. Nie ma takiego złotego środka dokładnie na to, prawda? Nie no, złotego środka na robienie hitów nie ma, bo jakby ktoś znał ta recepta, to by trzepał same hiciorki i byłby bogatym człowiekiem. Oczywiście, ale czasem tak jest, że się czuje, nie? Że coś to, że to może zażreć, więc dlatego też pytam, czy czuliście, że to w ogóle zażery? No czy to, był taki zamysł co, w ogóle, żeby... Nie był taki stres, bo na przykład aranż, który zrobił Janusz, jest zupełnie odbiegł od tego oryginału, bo oryginał jest taki typowo, to są takie typowo bałkańskie klimaty, a Janusz praktycznie tych bałkańskich klimatów tam nie użył i nie umiał. Był na Bałkanach, że był. Był, ja. Był ale nie słuchał. Teraz polemyka i kto był. I wiesz, i to było dla mnie, ja wiesz, wyszliśmy z takiego założenia, że no zobaczymy, zrobimy do tego teledysk i zobaczymy, jak to pójdzie. No. Dobra, ale powiedzcie mi jedna rzecz, bo cały czas mnie to trapi. Czemu właśnie te Bałkany? Czemu Bałkany? No bo to... To jest historia, gdzie ja byłem właśnie w zeszłym roku w Chorwacji. Aha. Jadąc, słuchałem Radia Dalmacja, lokalnego radia, bo zawsze to robię, kiedy jestem w danym miejscu. I usłyszałem właśnie tą wersję oryginalną tej piosenki. Oczywiście odpowiedni program w smartfonie spowodował, że od razu wiedziałem, kto to śpiewa. Wysłałem to do Michaliny i jakoś tak, nie wiem, coś mnie natknęło, mówi: Michalina, zrobimy coś razem? I Michalina odpowiedziała: jasne, nie ma sprawy, tylko wiesz, pogadam jeszcze z Januszem, zobaczymy. Potem rzeczywiście Janusz dał się przekonać. No najpierw bym długo na nie. Tak, długo dał się przekonać nie. I jak się okazało, by to strzał w dziesiątkę, takie jest nasze zdanie, więc nie wiem, rzeczywiście coś takiego się wydarzyło po raz pierwszy chyba, jak ja żyję, 46 lat, że jadąc samochodem jakaś taka, nie wiem, dotarła do mnie informacja. Nie wiem dlaczego z Michaliną, to też nie wiem, chyba gdzieś ktoś z góry może tak chciał. Ale wiecie, czemu to się przy okazji pytam, bo historia jakby powstania Malinko Mi jest zupełnie podobną historią do powstania waszego numeru, tak? Zresztą Grzegorz Poloczek zrobił o tym, powiedzmy, cały też swój monolog Kerygodo, o tym, że żona i nakupiła mu podczas czasów jedna płyta i ta płyta słuchali na okrągło. I dlatego cały czas też mnie troszkę ciekawi, czemu ten śląski rynek idzie w ta strona. Wiecie, o co chodzi, że idziemy w stronę, nie szukamy jakby czegoś takiego swojego, stricte swojego, żeby ktoś nos próbował naśladować. I no my szukamy inspiracji. Wiem, że w muzyce się szuka tej inspiracji, nie? Wszyscy szukają tak naprawdę, Sebastian. Ale zobaczcie, nie? Ta inspiracja cały czas zmierza w kierunku chorwackim, nie? Bo dużo jest tych chorwackich, greckich i ewentualnie szlagierowych takich niemieckich z lat 90. brzmień. I to... No niby wiesz tak, bo ta muzyka, ona, można powiedzieć, że ona poniekąd jest w tych rytmach i w tym wszystkim, co się tam dzieje, podobno do tego, co się dzieje tu u nas na tym naszym śląskim rynku. I myślę, że to też dlatego, ale to jest nasz drugi praktycznie cover, który my zrobili. My też nie chcemy, że tak powiem, nadużywać tych rzeczy, bo mamy masa swoich rzeczy, które ja to, są, nie, wiesz, no, które są piękne. Tak, ja tak. To rozumiem. No, cały czas mnie zastanawia, że idziemy w tym jednym kierunku, szukamy tego wszystkiego, robimy numery inspirowane tamtą muzyką, a nie szukamy czegoś tutaj, nie? Ale one są bardzo melodyjne i bardzo są śpiewne. Może dlatego wbrew pozorom śląska muzyka też taka jest. No wiecie, o co, że chciałem zapytać, czy jest może czasem już tak według was, że oni są ten krok przed nami? Jak chodzi o lokalność tej muzyki? To trudno powiedzieć, bo to też jest jakby trochę inna charakterystyka tego świata muzycznego, inny region, dokładnie tak. To też trochę się inaczej odbiera. I to też chyba z tego się tak, właśnie, że dokładnie. tam jest ja, to no. Tak śmiesznie zabrzmi, więcej słońca. Ten ale... klimat jest inny no dlatego też, tak? U nas nie ma tego słońca, dlatego blues jest taki popularny. No i wywodzi tak. się ze Śląska. No tak. No okej, okay, dobra. A w ogóle się wywodzi z Afryki.
blues. Też prawda? No to... proszę, ale to teraz tu... I bardzo ciekawostką taką jest, że pochwala się, że ty już był w Chorwacji, że był i że się dowiedział... A, w Afryce. I że się dowiedział, że właśnie Chorwaci wyemigrowali w VII wieku to z Polski. Może dlatego nam jest tak podświadomie blisko do tej muzyki. Proszę bardzo. No to jakbyście zaczęli to szukać... To jest taka ciekawostka. Doktor Janusz Drewniok. Polecamy. Polecam się. Jakbyście historii. Tak, jakbyście szukali przodków w Chorwacji, którzy stąd wyemigrowali, mają chałupę i wołują wiszą, to... Zapraszamy. Dobrze, za chwilę wracamy do naszego klechania. Pamiętam tamte chwile. Pamiętam tamte chwile. W których ty i ja. Jalinko, to teraz dalej jakby wałkując ten temat tego naszego szlagierowego rynku i tego, co się dzieje na tym rynku. Tu już my zaczęli troszkę o tych chorwackich klimatach, wspomnieniach, że to jednak Kaś tam wspólnie pasuje do siebie. Ty na tym rynku już też pora lodrzeć jest. Zaczynałaś, widziałaś, kto jest u góry, kto jest na dole, jak, czym się to je. Powstawały nowe twory w postaci list przebojów, potem były dyplomy, wyróżnienia, nagrody. Jak myślisz teraz z perspektywy artysty i tego czasu, który już minął, czy w ogóle jest sens i czy jest jakikolwiek potencjał, żeby to wszystko poszło trochę jednak do przodu? Wiesz co, myślę, że tak, tylko sami dobrze wiemy wszyscy, jak tu stoimy, że na tym rynku, znaczy ja, broń Boże, żeby to źle nie zabrzmiało, ale jest nas coraz więcej. Chodzi mi o artystów, którzy zaczynają się pojawiać na tym śląskim rynku i nie ma takiej, nie wiem, takiej możliwości, bo tak jak Marcin wspomniał, że my teraz może tą piosenką pokorzymy jakby, tak jakby troszkę inną drogę i że te szlagiery mogą być takie, wiesz, bardziej podniesione i każdy robi to, co czuje. Każda z moich piosenek, jak dobrze wiemy, jest inno, jest różno i nie jest to typowy szlagier. Znaczy, ja zawsze powtarzam ci, bo ty pytałaś, co robić, ja ci zawsze powtarzam, rób swoje. I to jest jakby odpowiedź na to, w którą stronę to powinno iść, że nie każdy robi swoje, ale z drugiej strony wam powiem, patrząc na koncert, który podsumowywał obydwa lata, 2021 i 2022, moment, kiedy wychodzi Mirek Jędrowski i jest jakiś taki szał, euforia, radość wśród tej publiczności, no a umówmy się, to jest staroszlagierowo szkoła. Tak, ale to jest Mirek Jędrowski i Mirek Jędrowski jest tak kojarzony. I pracuje na to tyle lat, to też jest istotne. I obawiam się, że jakby Mirek teraz zmienił to i poszedł w troszkę innym kierunku, już by, że tak powiem, nie był tak, wiesz, przyjmowany. I o cały czas, od samego początku robię takie rzeczy, a nie inne. Nie zmienią też tego kierunku jakoś, nie wiem, bardzo, ale to jest jo, Michalina Starosta. Ale myślisz, że ten rynek już jest powoli gotowy na to, żeby też pokazać, że to jest muzyka, którą może zostać grano większej rzeszy rozgłośni, aniżeli no tu u nas na Śląsku? Myślę, że tak i mam wrażenie, że naszą muzykę, jak widzę też, jak gromy jakieś koncerty, że mamy, że tak powiem, coraz młodsze grono ludzi, którzy nas słuchą, tak? Że wiek gdzieś tam naprawdę, bo i młodzież, czy widzę to po tych naszych wszystkich social mediach, gdzieś tam nawet wykorzystują ta nasza muzyka do czegoś, żeby stworzyć jakiś film czy cokolwiek, że te grono tych naszych odbiorców jest coraz młodsze. No dobra, ale to powiedzcie mi, w czym tak naprawdę teraz tkwi ten problem, że nie potrafimy otworzyć tych drzwi szerzej? Bo one są tak do pół jeszcze zamknięte, Marcin, nie? A może jest tak, że po prostu ktoś nam tych drzwi nie chce do końca otworzyć. Może też tak jest. Może jest zasuwka. Może jesteśmy troszeczkę w tym takim właśnie zaszufladkowani w tym szlagierowym świecie i to są, powiedzmy, artyści śląscy, są tacy, że ciężko się z piosenkami przebić do stacji niegrających szlagiery, bo to nie jest proste w tych czasach, doskonale o tym. Ale oczywiście wiemy o tym, że... To, co powiedziała Michalina, na czym zależy artyści na tym, aby docierał do jak najszerszego grona odbiorców. Jeżeli artysta czuje, że
to, co robi ten, na ten moment. Może nie do końca dociera do takiej szerokiej ilości słuchaczy, którą on tego oczekuje. Zawsze może spróbować czegoś innego i może ta droga będzie dobra, czyli to, co żeśmy wspominali przed chwileczką. Więc każdy próbuje robić to, aby jak najwięcej osób mogło danej piosenek posłuchać. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale przykładowo piosenka Wróć do mnie kochany to nie jest szlagier, ona zaciera jakby tą drogę. Też tak ktoś może powiedzieć, prawda? Ale może szukajmy właśnie tych nowych dróg, pokazujmy, że są i że nie będziemy tak zaszufladkowani w świecie szlagierów. No ja jeszcze że tak przepraszam, że tutaj się wetnę. Na koncercie, na którym byliśmy ostatnio, Edziu Sikora, rozmawiając z nim też bardzo długo, żeśmy się nie widzieli, powiedział mi tylko tyle, że rozmowa właśnie toczyła się na temat tego, czy robić typowo szlagierowo, czy iść tą drogą, którą idę, do przodu, nie patrzeć na nic, robić swoje. I Edziu powiedział, Miśka, ale ty musisz robić to, co czujesz. Nie możesz się zmusić do czegoś innego, to, tak? Nie, wiesz co, jestem 8 lat prawie na tym rynku i też widzę, jak to wszystko się zmienia, jak tego jest coraz więcej. Też mam czasami takie w głowie, wiesz, że... Nie. Słuchaj, ktoś to kiedyś, Marcin Skalski bodajże to kiedyś policzył, a to było z lat co najmniej 5 temu, że tych zespołów, jak teraz dobrze pamiętam, policzył, że tych zespołów jest wszystkich łącznie ponad 120. Ciekawe, jak po tych 5 prawie latach ta liczba w tej chwili wygląda, bo wydaje mi się, że na pewno jest większa jak te 120. 150 na pewno będzie. Coś mi się też tak wydaje. Tylko wiecie, nad czym się jeszcze zastanawiam? Bo padają słowa w pewnych stacjach radiowych, że tego nie zagromy, bo to nie jest szlagierowe. Ale czy nie trzeba by było na nowo zdefiniować hasła szlagier? No... Bo czasy szlagier... się zmieniły. No oczywiście, że znaczy, to tak. To pokazał niemiecki rynek, tak? To szlagier to jest rynek, właściwie Heimat. Tak, tak trochę, nie? Dokładnie. Ale w Niemczech masz wielką jakby zmianę taką, jeśli chodzi o niemieckie szlagry, bo... Niemcy, Holendrzy, Belgowie... To wszystko się posunęło do przodu. Tak. Pierwszy lepszy przykład z brzegu, Helen Fischer, to była artystka, która grała typowo niemieckie szlagiery, tak? A dzisiaj jest gwiazdą, która gra takie koncerty na takich stadionach i ci ludzie, którzy słuchali tych szlagierów, dalej ją słuchają, bo to po prostu poszło do przodu, tak? To wszystko się rozwinęło, no bo takie mamy czasy. No właśnie, ale czy my się też nie ograniczamy, jeżeli komuś go domy, nie zagromy tego, bo to nie jest oczywiście, szlagier. Że się ograniczamy. Nie? My jesteśmy artystami, no tak, ze Śląska. Tu zaczynaliśmy, tu działamy, zaczynaliśmy szlagierowo, ale my też się rozwijamy, tak? My też się rozwijamy, to wszystko idzie do przodu, idzie technika do przodu, muzyka się zmienia, wszystko się zmienia, więc my nie możemy też stanąć, zamknąć się w takiej klatce i teraz robimy tylko tak i nic więcej. No nie. To nie o to chodzi. Niech to będzie puentą tego pytania, że dokładnie nie o to chodzi, żeby zamknąć się w tej klatce, bo ona do końca nie jest złoto, jak ostatnio się my o tym przekonali. Jeszcze jedno pytanie zostało takie finałowe. Zostańcie z nami. No bo... Nie piszesz tych piosenek po to, żeby sobie tam napisać, żeby Jasiu sobie zagrał na gitarze i żeby tam UWO w dziupli sobie zostało i no chcecie ją nagrać, za chwilę wydać. Tyle, że ten czas teraz jest taki, no właśnie, płyta fizycznie CD wydawać, czy jakoś dystrybucja cyfrowo jednak wybrać, forma cyfrowo. W samochodach już brakuje CD-romów, nie ma tych nośników. Tak, w większości tak. Ja jestem jeszcze taką osobą, która na pewno będzie chciała wydać to na CD-ku, ale oczywiście na wszystkich kanałach streamingowych też jak najbardziej, bo wiem po sobie. Jak jadę w samochodzie, podłączam, wrzucam sobie swoją playlistę i to leci, tak? Ale CD jak najbardziej, może nie w jakiejś zastraszającej, że tak powiem, ilości sztuk, ale w takiej, żeby ci, co będą chcieli, mogli to mieć. To jest taki troszkę chyba też ukłon w to starsze pokolenie jednak, nie? Bo chociaż oni się doskonale odnajdują w smartfonach, internetach i w tych innych rzeczach. Tak, ale wolą to mieć, wiesz, zobaczyć. Fizycznie, tak, zobaczyć. Dotknąć. No, ja bym chciał jeszcze na kaseciuku najlepiej, o, jeszcze fajnie no, kaseta wsadzić. No ale widzisz, Jasiu, się śmiesz. To nie jest śmieszne. Kaseta wraca do łask, zespół Mysłowic wydaje płyta po 10 latach, wydaje ją i na CD, i na winylu. Lada moment pojawi się winyl.
winyl też wraca do łask. Zupełnie tak. Inne brzmienie i inny system przetwarzania tego dźwięku. Ta cyfryzacja troszkę ten dźwięk zepsuła z drugiej strony, bo ci, co są takimi audiofilami, to jednak wolą, żeby to było wszystko analogowe, nie? Tak. On jest tak czysty, że jest, że... Najlepiej jak w twoim piecu, żeby się lampa polyła, nie? Tak jest. A tak jeszcze wracając do tematu tych płyt, jeżeli mogę, to teraz taka też, nie wiem, czy zauważyłeś, jest taka moda, że niektórzy wydają na przykład tak zwanego maxi single. Tam są 3-4 utwory i to, co jest na tej płycie, jest jakby sprzedawane na koncertach tym osobom, które przychodzą, a na przykład cały repertuar, cała płyta jest dostępna na tych już, powiedzmy, nośnikach, jak smartfony, w różnych, powiedzmy, streamach i tak dalej. Więc może to też jest jakaś teraz koncepcja, tak? Czyli 3-4 piosenki na płycie, a reszta już potem tylko... Do pobrania albo do posłuchania gdzieś tam. Tak. Jest to jakaś opcja. Ten świat się na pewno zmienia. Ten świat na pewno dąży do czegoś. Do czego? Ostatnio ciężko na te pytania odpowiedzieć. A dokąd dąży szlagierowy świat, to w ogóle ciężko na te pytania odpowiedzieć. Mam nadzieję, że obierzemy już wkrótce dobry kierunek i tym kierunkiem wszyscy Gęsiego jeden za drugim, oczywiście zachowując ta swoja osobowość i to, te swoje tak, żeby ja, tego w które, sobie nie które zatracić, było. Dokładnie. Pamiętając te lata 90., kiedy to wszystko zaczynało funkcjonować, to tam każdy był inny, ale ciekawy. A teraz zaczyna się troszkę robić, że każdy jest taki sam. Zaczyna się zatracać, nie ma tej granicy, nie ma tej różnicy. Ale takie nagrody jak te pokazują, że chyba warto to robić. Dziękuję wam bardzo za to, żeście przyjęli moje zaproszenie, bo wiem, że od niedzieli świętujecie, teraz jeszcze kończycie to świętowanie. Pierwszy raz ich trzeźwych widzimy w ogóle, więc to jest fajne. Przede wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie, drodzy Państwo, dziękujemy za to. Dla mnie osobiście są to jedne z ważniejszych nagród w tej mojej 8-letniej, że tak powiem, pracy tu na tym naszym śląskim rynku. Dziękuję wszystkim, dziękuję tym, którzy są tutaj ze mną i tutaj i tam, że wierzą we mnie, wierzą w to, co robimy. Wszystkim tym, którzy ze mną współpracują, mam nadzieję, że będziecie współpracować dalej, a Państwo będziecie nadal chcieli słuchać naszych piosenek. Jest jeszcze jeden plus tego naszego dzisiejszego spotkania, bo nie wiem, czy pamiętasz, Sebastian, ale Michał na pewno nie pamięta. Na naszym ostatnim spotkaniu, kiedy zapytałeś, czy to jest tylko taka jednorazowa sprawa, jednorazowy twór, wtedy pamiętam, że Michał powiedział, tak, to jest tylko jednorazowe, a dzisiaj powiedziała, nie wiem. Także jest jakiś... Jest już nadzieja, jest trochę jak Janusz, daje się urabiać, Janusz. Także ty uważaj, bo za chwilę przyjdą z coverem, coś mi się wydaje. Dobrze, ja już nawet wiem, jaki on jest. Michalina Starosta, Marcin Janota, Jasiu Drewniok, moi wasi goście dzisiaj.